W najnowszych aktualizacjach do Minecrafta do gry doszło wiele, wiele nowych ciekawych rzeczy. Taką rzeczą m.in. jest Mroczna Głębia z angielskiego Deep Dark. Jest to biom, który generuje się na świecie pod ziemią w obszarach, na których występuje mała erozja. Biom jest często pokryty dużymi grupami bloków skalku, które są otoczone żyłami skalku. W grupach tych generują się również skalkopodobne bloki, takie jak skalkowe wrzeszczadła, skalkowe czujniki i skalkowe katalizatory. W tym biomie nie pojawiają się naturalnie żadne moby, jednak gdy gracze uruchomią skalkowe wrzeszczadła kilka razy, mogą przywołać Wardena, co nada graczowi również efekt ciemności. Jest to jedyny biom, w którym może wygenerować się pradawne miasto. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Opera GX, czyli najlepsza przeglądarka gamingowa na świecie. Jeśli macie problem z lagami w waszej ulubionej grze, to możecie się z nimi pożegnać już teraz. Opcja GX Control, w której skład wchodzi ograniczenie przepustowości twojego internetu, RAMu, a nawet procesora, na pewno zmieni twoje lagi na bardzo płynną rozgrywkę. GX Player, czyli miejsce, w którym fanatycy muzyki odnajdą się najbardziej. Dzięki tej opcji możecie połączyć się przez Operę z waszym Spotify'em czy YouTube Music. A jeśli chcemy puścić sobie film na przykład na YouTubie, to nie musimy się fatygować z wyłączeniem utworów w tle, bo Opera zrobi to za nas. Co więcej, istnieje również GX Mobile, czyli przeglądarka Opery GX na urządzenia mobilne, co na pewno spodoba się wielu z was. Jeśli nudzicie klasyczny wygląd przeglądarki, Opera GX ma wbudowane miejsce kustomizacji tapety. Jedyne co musisz zrobić, to dostać się do łatwej konfiguracji i wybrać to, co cię interesuje. Oprócz wbudowanych tapet możecie wgrać dowolną tapetę ze swojego komputera lub pobrać animowaną, co wygląda naprawdę nieziemsko. Opera ostatnio otworzyła swój serwer Minecraft, gdzie możecie zagrać w takie gry jak Duels, The Breach, Survival Games czy nawet SMP. Co więcej, dołączając na serwer Opery, możesz brać udział w licznych konkursach, giveawayach i wydarzeniach. A grając dłużej zdobędziesz tyle monet, że z pewnością kupisz za nie jakieś fajne kosmetyki serwerowe. Osobiście Opery GX używam od niedawna, ale już zdążyła skraść moje serduszko i nie wyobrażam sobie zmienić ją na inną przeglądarkę. Link do pobrania Opery GX znajdziecie w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. I właśnie na pradawnych miastach dzisiaj się skupimy. Ponieważ w dzisiejszym materiale będziemy szukali pradawnych miast na Drop SMP ciekawym sposobem i metodą bardzo niekonwencjonalną, ułatwiającą ich znalezienie. Teraz wielu z was może się zastanawiać, co potworek, ale po co ty chcesz w ogóle szukać tych starożytnych miast? A ja już wam spieszę z odpowiedzią. W tych strukturach znajdują się naprawdę kozackie itemy i największy współczynnik na to, że da się znaleźć nocza. A nocze są bardzo, bardzo OP itemkiem na Drop SMP, a patrząc na to, że nie mam za dużo procentów oraz moje umiejętności nie są bardzo wymaksowane, nocze są dla mnie rewelacyjną alternatywą, by bronić się przed potężniejszymi graczami, takimi na przykład jak Felipeza. Jeżeli taki materiał ci się spodoba, nie zapomnij zostawić subika i lajka, lecimy po 100 tysięcy, także musisz być mordo częścią tego, zostaw suba, pierdyknij też dzwona, żeby nic nie przegapić, a ja lecę z materiałem. Na początek to, co dowiedziałem się o pradawnych miastach na internecie. Przede wszystkim to, że pojawiają się tylko na biomie Mrocznej Głębi, pod górami, zawsze znajduje się na wysokości Y równaj minus 52. Jest to bardzo duże ułatwienie w poszukiwaniach i zawęzi to miejsce poszukiwań. Do szukania wykorzystam bardzo dobrze znanego wam wszystkim replay moda. Dzięki krótkim ujęciom, które będę robił na biomach górzystych, będę w stanie w łatwy sposób dostrzec, co znajduje się pod ziemią, bez potrzeby wkopywania się. Dobra, także lecimy z pierwszym ujęciem z replay moda. To było tutaj jakiś, kurde, też biom górzysty, pierwszy lepszy, jaki znalazłem. No i lecimy w takim razie. Zobaczmy, tutaj jest coś ciekawego. Mamy Deep Dark, jest Deep Dark, obszerny Deep Dark, bardzo obiecujący, ale czy będzie nasze miasto? Bo to, że jest Deep Dark, to nadal nie sprawi, że będzie tutaj miasto. Zobaczmy teraz, na jakich kordach jesteśmy i na minusie ile przede wszystkim. Deep Dark zawsze generuje się na minus 52 kratki. To jest dokładnie tutaj. No i Deep Dark, z tego co patrzę, to nie widzę tutaj. Jest obszernie rozbudowane, ale byłoby je widać, byłoby to obszerna struktura, a także lecimy do kolejnego ujęcia. Dobra, mamy kolejne ujęcie, słuchajcie, z replay moda. Tutaj widzę inny biom, bo tak, bo tu mamy z lodem, tam wtedy z lodem nie było. Zobaczmy, czy jest Deep Dark. Jest Deep Dark, słuchajcie, również duży. Zobaczymy, czy tutaj może będzie. Okej, mamy ogromną strukturę Deep Darku tutaj generalnie, ale chyba bez miasta wygenerowanego. Tutaj gdzieś powinno być miasto. Jesteśmy dokładnie na minus 30, 40 kratce. No powiem tak, ogromna struktura, ale no bez miasta, jak widzicie niestety. Bez miasta tym razem. No szkoda, bardzo szkoda, że bez miasta, jak widzicie, ogromny Deep Dark, ale no kolejny podobny biom, również górzysty ze śniegiem. Zobaczmy.
Oczywiście Deep Dark jest, no bo musi być, natomiast czy jest nasze miasto? I słuchajcie, przy trzeciej próbie udało się znaleźć miasto. Jak widzicie, Deep Dark tutaj się znajduje, jest bardzo okazały i jest to ten niewyeksplorowany Deep Dark jeszcze, także słuchajcie, zaraz idziemy na te kordy i kurczę, mamy nasze miasto. Trzecia próba i się udało. Dobra, słuchajcie, więc ja jestem już na Drop SMP. Ja lecę do naszego starożytnego miasta. Dobra, słuchajcie, także jesteśmy już na tych kordach, na których potencjalnie znajduje się nasze starożytne miasto. Ja mam przy sobie jakieś podstawowe itemki, trochę tutaj shulkerów, lekko powypełnionych jeszcze, ale możemy się wkopać i zobaczyć, czy na pewno się tutaj ono znajduje. No, powinno być, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie wyleci nam żaden warden, bo będzie naprawdę problem. Okej, już widzę, że wpadłem, kurde, spadłem sobie od razu. O, emeraldy są, to jeszcze wyzbieramy sobie itemy i dopiero będziemy dalej eksplorować. Będziemy kopać na Silk Touchu, trudno. Kopujemy się dalej w takim razie. Pyk, tu trzeba sobie zakopać. Dobra, mamy Deep Dark. Jest Deep Dark w takim razie, tylko to jeszcze nie jest miasto. To jeszcze nie jest miasto, to dalej jest jakby... O, zajmijmy sobie elytrę. To dalej jest zwykły Deep Dark, a nie jest starożytne miasto jeszcze. Dobra, generalnie do tych... że tak powiem, przedmiotów trzeba się zbliżać bardzo, bardzo powoli, iść po cichu, bo one, jak widzicie, się nastrajają i bardzo ciężko jest je tak zniszczyć, żeby nie wydały żadnego dźwięku, a nie mogą, nie chcę przyzwać Wardena, bardzo nie chcę go przyzwać, jest on bardzo mocny, nawet z pełnym wymaksowanym setem, takim jaki mam, byłoby to ciężkie, by go zabić. Jestem aktualnie na takich kordach i jeszcze jestem za wysoko, muszę zejść jeszcze na niższe kordy. O kurde, ile tutaj tego jest. Mi się wydaje, że ten nietoperz może mnie upierdzielić właśnie w tym momencie i Wardena przywołać. Dobra, jesteśmy już na odpowiedniej wysokości, więc teraz po prostu poszukamy, przekopując się kill-offem 3x3. Będzie to po prostu łatwiejsze. Zobaczymy, czy gdzieś tutaj znajduje się to miasto. Słuchajcie, mamy to miasto, słuchajcie. Musimy mocno teraz uważać, żeby nie zespawnować, kurde, strażnika, czyli Wardena. Próbujmy to zniszczyć. Trzeba bardzo, bardzo ostrożnie i uważać. Co z tego, co widzę, jeszcze go nie zespawnowałem. Zawsze, kiedy się go zespawnuje, pojawia się efekt ciemności. Nie chciałbym tutaj na kozaka wjechać w co miasto, tylko raczej je eksplorować po cichu, bez możliwości przyzwania Wardena. Także słuchajcie, nie ma co, ja niszczę wszystkie te po kolei dźwiękowe bloki i za chwilę się widzimy. O kurna mać! Właśnie Warden został przyzwany, słuchajcie. Gdzieś tutaj właśnie zrespił się Warden, który jest w stanie zabić mnie tak naprawdę Inoros od buta. Trzeba mocno teraz uważać. Bardzo nie chciałbym zdedać tutaj. Przede wszystkim najważniejsza jest eksploracja skrzynek, jest to najistotniejsze aktualnie. O kurna mać, zespałem się. Dobra, leję go widzowie. O kurna, jaki on ma damage. Ja pierdykam. O fuck. Niedobrze, giga, niedobrze. Musimy zorać. Nie jest dobrze, widzowie, nie jest dobrze. Co my tu mamy? Dobra, mamy potkę regeneration. O kurna, zespałnił się kolejny. Dwa wardeny już. Mamy już dwa wardeny na głowie. Ja pierdzielę. Może się ich zrespić kilka. Póki co chyba im uciekłem, a nie. Fuck. Lecimy stąd. Szybko. Niestety, starożytne miasto okazało się dla mnie za trudne. Wardeny zrespiły się mi 3 na łbie, także kurna, trzeba było coś z tym zrobić. Więc wezwałem moich sojuszników i teammate'ów, czyli Mikiego i Zufiego i razem próbowaliśmy je podbić. Dwa koksy! Okay. Mam koksy! 4 koksy mam! 4 koksy w jednej skrzynce, 4 koksy, stary. To mówiłem ci, że to oddaję. Już się daj. A widzę. Ty patrz! Co za pierwszy raz w życiu to znalazłem, stary? Jaki to jest wielkie, stary. No tak, ja! Co jest? Dobra, exploring, człowieku, exploring! Przez okno się wbijam. Przez okno. Ej, co tu jest w ogóle w tej wieży? Co, to są chyba... Nie, to są takie totemy. Co tu w ogóle można spotkać? Tu można totemy tych frajerów odpytać. No to co? Byłej nie ma. Ty wylatujesz z wody. Jak jesteś przy samej górze, to 2 razy spacy. A nie masz elytry. A, no ma to sens. Fajnie by byłoby. Przy samej górze i dwa razy spacy. Dobra, jestem. I to się spali, myślisz? Tylko tyle wystarczy?
Nie no, wejdę na górę pierwsze. Ty, ale kurde znalezisko. Tak rzadkie. No i płonie. Tylko my znaleźliśmy, stary. Nikt więcej nie znajdzie. Bez kitu. Bez. No i dobra. Dawaj piona, albo zadnę wróg. Ja tu w środku jeszcze podpalę kilka rzeczy. Dobra. A ja za, uwaga, zadęcie wróg. Uwaga. Ty. Dawaj. Dobra. Dawaj. Są dwa koksy. RNG, bierz jeden. Dobra. Ja biorę portki na regenerację. RNG, stary! Po skrzynce. Trzy, cztery. Jest! Gówno. Jest noc. Gówno. Jest noc, stary. Jak sami widzieliście, kilka noczy udało nam się znaleźć. Wyprawę uznałbym za bardzo, bardzo udaną. Nie straciliśmy wcale dużo itemów, a razem z chłopakami tym bardziej zacieśniliśmy i wzmocniliśmy naszą relację. Także super. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach.